Witam wszystkich serdecznie. A my spoko. Już zaczynać? Idziemy. Witam wszystkich serdecznie, to jest znowu Rafał Augustyniak, jestem z Karolem Świderskim. Witaj Karol. Dzień dobry. Jak się czujesz po przerwie reprezentacyjnej? No, bardzo dobrze. Dziękuję. Jak było na kadrze? Zagraliśmy dwa spotkania, zdobyliśmy jeden punkt, więc... No tak, zagraliśmy dwa spotkania w Łomży i w Dąbrowie i jeden zremisowaliśmy, drugi niestety przegraliśmy, więc wyjazd nie można powiedzieć, że był udany, ale na pewno zebraliśmy doświadczenie i za miesiąc wylatujemy na eliminację na Cypr. Karol, strzeliłeś dwie bramki na kadrze i powiedz mi, jak się w tym czujesz? Jesteś w gazie, myślisz, że będziesz strzelał w Ekstraklasie? No to czy będę strzelał w Ekstraklasie, to nie zależy ode mnie, tylko od trenera, czy dostanę szansę i na pewno jak dostanę, będę chciał strzelić bramkę. Dobrze, dobrze, dziękuję. I teraz mam do Ciebie trzy krótkie pytania i później wytypujesz wyniki spotkań, dobrze? Dobrze. Więc Toto Lotek, zakłady buchmacherskie obstawia, że pierwsza połowa meczu nie zakończy się wynikiem remisowym. No odpowiedź tak, jest 61%, na odpowiedź nie 39%. Co o tym sądzisz? Myślę, że wynik do przerwy będzie korzystny dla nas i będziemy prowadzić 1-0. Dobrze. Więc druga odpowiedź już wykluczyłeś, to, co powiedziałeś w drugiej odpowiedzi, w meczu nie padną bramki, tak lub nie? Na nie jest 88%, więc... Ja myślę, że padną bramki w tym spotkaniu, więc nie mamy się o co martwić, na pewno będzie fajny i ciekawy mecz. Jagiellonia wygra mecz do zera, no tak, 23%, na nie 77%. No myślę, że wygramy to spotkanie do zera i na pewno nie stracimy bramki, bo już dawno nie zagraliśmy meczu na zero, a w tamtym sezonie dobrze graliśmy, więc myślę, że będzie mecz na zero z tyłu. Dobrze, więc wytypujmy teraz wyniki 12. kolejki Ekstraklasy. Legia Warszawa, Krakowia, Kraków. Co sądzisz o tym meczu? Zmienił się trener w Legii, więc... Co sądzisz? No tak, dokładnie, trener się zmienił w Legii, ale tego spotkania na pewno nie wygrałem, więc myślę, że będzie 1-2 dla Krakowi. Dobrze. Lechia Gdańsk, Górnik Zabrze. No myślę, że tutaj Lechia powinna sobie poradzić z Górnikiem i wygrać to spotkanie 2-0. 2-0, dobrze. Górnik Łęczna, Jagiellonia Białystok, nasz mecz. No myślę, że to spotkanie powinniśmy wygrać 2-0. A kto strzeli pierwszą bramkę? Bo zawsze jest taka zabawa na Facebooku, więc może podpowiedz kibicom, kto może strzelić tą bramkę i dlaczego tak sądzisz? Augustyniak w 16 minucie. Głową czy z wolnego? Głową. Lech Poznań, Ruch Chorzów. Ja myślę, że Lech wygra to spotkanie 3-1. Podbeskidzie, Bielsko-Biała i lider Ekstraklasy, Piast Gliwice. Ja myślę, że w tym meczu padnie remis 1-1. 1-1, dobrze. Pogoń Szczecin, Zagłębie Lubin. Myślę, że Pogoń wygra to spotkanie, będą grać się u siebie, więc jeszcze nie przegrali w tym sezonie i w tym meczu na pewno też nie przegrają. Wygrają to spotkanie 3-1. Dobrze. Śląsk Wrocław, Korona Kielce. Ja myślę, że Śląsk gładko wygra u siebie z Koroną 2-0. Dobrze. I ostatni mecz. Wisła Kraków, Termalika Nieciecza. No myślę, że Wisła wygra te derby Małopolski, można powiedzieć 2-0 i zakończy serię meczów zwycięstwem. Dobrze, dziękuję. Jeszcze taki jeden mały bonusik. W meczu z Pogonią Szczecin w ostatnich minutach była niespodziewana sytuacja. Ty, młody zawodnik, dostałeś opaskę kapitańską. No tak, stałem najbliżej Rafała, więc Rafał rzucił tą opaskę i była już 90 minuta, więc nikogo nie było dookoła, więc założyłem opaskę i dograłem mecz do końca z opaską. Aha, czyli ty nie jesteś drugim kapitanem? Nie, myślę, że jednak jeszcze nie ten czas. A patrząc tak z ławki, bo siedziałem na ławce, widziałem, że ta opaska troszeczkę ciążyła ci na ręce, bo cały czas ją poprawiałeś, spadała. No tak. Co na ten temat powiesz? Nie, no zdecydowanie spadała ta opaska, więc jeszcze nie udźwignąłem tego ciężaru i na pewno jeszcze trochę mi do tego brakuje. Dobrze, w takim razie dziękuję bardzo za wywiad. Dziękuję serdecznie.